lubiła memy i miniaturki też. Bydlaka pokażę jej. Wyściągnę szorcy, to będzie wiedziała, że kopałem się. Poka poka! Poka poka mi bydlaka, poka poka mi swój talent, poka poka mi muzykę, poka mi memy wspaniałe. Poka poka miniaturki, poka poka mi tu gości, szorty też do przeglądu oraz komentarz aktualności! Przegląd oraz komentarz aktualności to był oczywiście zespół Myslowic na jednej z dzikich plaż. Gówno! Nic nie wiedziałeś, gówno, to nie był zespół Myslowic, to był zespół Rotary, który był bardzo często mylony z zespołem Myslowic, a właściwie chyba ktoś to zrobił specjalnie, bo wkleił nawet taką miniaturkę kiedyś właśnie na ten utwór i on potem zniknął. No ale to jest na jednej z dzikich plaż, jakby ktoś pytał, jakby ktoś nie wiedział, a jakby ktoś wiedział, to może se wylizać przedział. Dzisiaj będziemy oglądali memy, dzisiaj będziemy oglądali miniaturki z grupy Zdupynators. Nie, memy z grupy Zdupynators. Janek, czemu mnie mylisz? Przepraszam. Siedziałeś, po prostu mnie zmyliłeś. Będą memy z grupy Zdupynators, będą też wasze bydlaki, które wysłaliście na pokabydlaka.itp.itd@gmail.com. Wysyłajcie tam dalej wszystkie swoje fajne rzeczy, na przykład jak umiecie posługiwać się fantastycznie przepychaczką do kibla, załóżmy. No i te szorcy, znaczy w sensie te tam rolki, czy jak to się tam kurwa nazywa. Dobra, leć. Zaczniemy sobie tym razem od memów. Poka poka mi bydlaka, poka poka mi bydlaka. Kiedy zbakany układasz jedzenie. Jak kliknąłem tego mema, to myślałem, że tam jest coś innego. Kiedy zadbany układasz jedzenie, się zastanawiam, o chuj chodzi. Kiedy zbakany układasz jedzenie, no tak. Ale to jakiś Rusek układał chyba, co? How are old? Kurwa, how old are you, do chuja? Co za zmiana szyku, mi. Myszka, klawiatura, no tak było. Ja mam chyba gdzieś taki jeszcze komputer, gdzie są takie sloty. Całkiem nieźle, ale tam u góry w rogu widać jeszcze smugi. No, trzeba uważać, bo Jezus czuwa, słuchajcie. To chyba AI zrobiło, co? Musisz wiedzieć, że mam dziecko z poprzedniego związku. A to nic się nie stało, jeszcze nic nie zamówiliśmy, ogarnę taksówkę. No słuchajcie, tak czasami jest, jak się kłamie. Bóbr, kurwa! Bober! Ja pierdolę, pierwszy raz w życiu widzę bobro! Bobry nie mają takich nóżek. Kiedy piszesz coś osobistego, smutnego, ale nie chcesz wyjść na pizdę, XD. XD taka. Myślałem, że kasuj, ale dobra, że to jest przycisk anuluj, ale nie, to jest przycisk XD. Czyli po prostu dodajesz XD do tego i wtedy, kurwa, wychodzisz na twardego machomena. Żyjemy w czasach, kiedy kurewstwo wzbudza zachwyt, a cnota śmieszność. Bogusław Linda. To wygląda jakby był nieprawdziwy ten mem, ale chyba jest prawdziwy. Tak mi się wydaje, że to jest jego wywiad z nim, jak on był w Łodzi czy gdzieś. Po to jest szkoła, żeby jebać studentów. Marianna Schreiber. Dziś uświadomiłam sobie, że tego wyjazdu potrzebowałam jak niczego innego na świecie. Tajlandia. Będzie pani dorabiała sobie siura? Boże. Jaka odwrotność w ogóle. Marianna Schreiber w pewnym momencie zaczęła mówić o tej Tajlandii cały czas pod każdym postem, ludzie jej zaczęli to wypominać, więc ona zaczęła robić z tego mema. Ona umie trochę, kurwa, w te memy, nie? Ona bądź co bądź jednak w memy trochę umie i umie, wie jak obrócić, żeby był baz dookoła niej. Kiedy najebany zaglądasz do lodówki, a tam była jeszcze jedna perła eksport w kącie. Tak, Boże, tak, dziękuję bardzo Akademii i rodzinie. Przedmiot niedrogi, a jednak kojarzący się z przepychem. Jezu, jak nam tego brakowało, powiem wam. Jak mieliśmy stare biuro, jeszcze z Bartkiem i z Nerwusem i raz się zapchał kibel i się zapchał na miesiąc. Nikt nie umiał odetkać, trzeba było wzywać gościa ze specjalną, kurwa, tym takim drutem. A wystarczyło, że mielibyśmy taką szczotkę, kurwa, przepychaczkę, to byśmy to zrobili. Koledzy, cycki czy dupa? Koledzy. Bros before hoes! Witar, prosiałkę, na co chorujesz? Świnkę. To są już metamemy, nie? To jeżeli znacie te memy z prosiałkę, z młynarzem i tak dalej, to wiecie, o co chodzi. Wpisywanie koment w Helldiversach. No, źle wpisał, ty kurwa specjalny jesteś. Tak, ludzie tam kłócą, tam potem spadają te rzeczy. Ja właśnie, słuchajcie, ja myślałem, że nigdy nie grałem w Helldiversów. Wyszła ta dwójka i mi kolega mówi, no a pamiętasz jak napierdalaliśmy w jedynkę? Ja mówię, co ty gadasz? A potem się okazało, że tak, że spędzaliśmy całe dnie grając online, znaczy właśnie nie online, tylko na cztery pady przed konsolą. Tylko się okazało, że to był rzut z góry, ja nie wiedziałem. Ja nie wiedział, naprawdę! Nikt, motocykliści na wyścigu. Ja widziałem na koniu, jak gość tak zrobił, ale wjechał pod kurwa tira. Tylko, że to było w filmie bollywoodzkim jakimś. To było tak zajebiste. Się panienka częstuje papieżosem. Twój alarm włączy się za 1 godzinę 57 minut. No, tak czasami jest, kiedy tak sobie myślisz, dobra, kurwa, no to muszę pójść spać tak koło 23 max, nie, no bo tam o 6 wstaję. Po czym patrzysz, jest 3, nie, 2 załóżmy i myślisz, kurwa, jak już jest 2,
to właściwie i tak szybko nie zasnę, skoro mi się nie chce spać, to może tak trochę, może kurwa dobiję do tego momentu, poczekam trochę, no a potem kurwa kończy się jak się kończy. Ciekawa teoria, panie pośle, niestety traktor z 5 tonami obornika pod pana posesją ma trochę inne zdanie. No to nie jest posesja tego pana posła, moi drodzy, kurwa Szymona Hołowni, tylko kurwa jego rodziców. To jest akurat chujowe zachowanie. How life feels after I say dobra chuj. Bardzo często to jest, dobra chuj, robimy. Dobra, chuj tam. Odklepuj kurwo, raczej odklepuj kuro powinno być tutaj. To by było śmieszniejsze. Zarżnąłem 1000 istnień. Wciąż wyczułam w tobie dobro. Mistrzu, miałem zły sen. To prawda, nie nauczył się nic kurwa ten Skywalker. Jovi, it's 1953 and you just asked the blonde-haired, blue-eyed French Foreign Legion member in Vietnam what he was doing between 1939 1945 and why he's so proficient with the MG42. What are you, a cop? Długi mem. Ale jak ktoś zrozumie, to zrozumie. Tylko ten, kto chce znaleźć kamień, ale nie chce go użyć, może go znaleźć. Czyli gdybym został w swoim pokoju, Voldemort nigdy by nie miał szans go zdobyć? Tak, mały debilu. No właśnie. Nowa płyta Guziora Bingo. Skręciłem blanta jak? Klubowy banger. Jakieś zaklęcia z Pottera. Długie przeciągnięcie sylaby. Spizgałem się. Mocno dojrzałem i czasem nie jaram. W szpaku na ficie. Remix singla, żeby album miał ponad pół godziny. Nie lubię rapu. Diamentową płytkę mi dają. Kiedyś dealowałem, coś o Adamo. Na wszystko sam zarobiłem. Mati to guzior. Love song. Nawiązanie do Dragon Balla. Zioło. Zdechły osa na ficie. Nie lubię ludzi. Wrocław. Wielokrotny rym. Wszyscy pytają o płytę. Słowo suka. Nie melanżuję. Wysłałem to guziorowi. Bardzo się uśmiał. Bo widziałem to już z tydzień temu. Zechcą państwo spojrzeć na te niedojrzałe osobniki. Można by rzec, że to gaguły. Ale już niebawem rodzice kupią im iPhony, ubiorą w drogie ciuchy i będziemy mogli spotkać ich w złotych tarasach. Drop Store 2000, Gucci 2500. We really going to let girls like this ruin our lives. No, tak. I jak ma się na przykład 17 lat, no to tak, tak, no, tak. Mama, poław się z kuzynem, nie może być aż tak pierdolnięty kuzyn. Kurwa. To przejście odblokujesz wraz z rozwojem fabuły. 100% biedra, co? Glad my parents didn't know about this thing when I was a kid. Homework first. O kurwa, naprawdę? Taka blokada na Nintendo? Fuck! Bardzo rzadkie zdjęcie Jezusa, gdy zabija dziecko laserem. Miłość mu daje, tylko czemu kurwa spod pachy szczela? To dziwne. I to spod prawej. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne i na tym kończymy przegląd tych memów. Proszę bardzo, koniec z nimi. Koniec, kurwa! Nie ma takiego bicia. Teraz będą bydlaki. Proszę, oto one. Poka mi bydlaka. Poka mi bydlaka. Poka mojego bydlaka. Jest to połączenie wielu stylów i tego, co mnie jara. Wszyscy moi ludzie niepoprawni politycznie. Okej, no dobra. Tu widzę, kurwa, street artyzm. I to taki naprawdę, naprawdę bardzo ciekawy. Spoko pomysł z tą główką umieszczaną w różnych miejscach. Proszę bardzo. Neonowa. Neonowy web. Street art, jak się patrzy. O, tutaj PKO. Takie Banksy style trochę. To zajebiste. No ładne. Ładne zdecydowanie. Podoba się to dla mnie. Podoba się dla mnie ten... Przede wszystkim ta street artowatość tego. Czyli street w artość. Spodziewałeś się czegoś takiego? Wiem nawet, gdzie to jest. One line of life. A i można taką główkę zabrać. A i to jako taki ten. Bardzo ładny. Fajny takie Banksy vibe. To wygląda jak popielniczka. Ale nie, to są piny takie, przepinki. Fajne. Można je kupić. One, podkreśnik, line, podkreśnik, of, podkreśnik, life. No, artist from Poland, full of colors. Zdecydowanie tak, jest tutaj dużo kolorów, chociaż no dominują te, wiadomo, neonowe z lat 80. jak najbardziej. Dobra, kolejny bydlak, który mamy. To tak. Siemanko, mam na imię Karol, jestem kucharzem i aktualnie mieszkam w Norwegii za kołem podbiegunowym. Owocem moich dwóch największych pasji, czyli gotowania i bushcraftu, jest mój profil na Instagramie, na którym gotuję w terenie. No dobra. No i są to steki i jest to bardzo mięsne gotowanie w terenie, proszę bardzo. No jest to stek, stek jak stek. Tutaj też stek jak stek. Wszystko jest ładne, drewniane. Ja czuję zapach tego mięsa. Po prostu patrząc na nie, absolutnie czuję jego zapach. Tu mamy jakieś pigs in the blanket, chociaż to jest mięso mielone w boczku, zawijane. No i są jakieś góry, jakieś Trondheimy, kurwa, czy inne gówna. Tu proszę, typo wsiu. I taki piec złożony z takiej kostki. No fajna, fajna sprawa na pewno, jak ktoś się jara takim bushcraftem. Tutaj papryka z serem do zjedzenia. Łosoś. Skoro Norwegia, to musi być kurwa łosoś, bo jakżeby inaczej. Jest i śniadanie. No słuchaj, nie ma to jakiegoś waloru zajebiście artystycznego, takiego, że oh wow, oh wow. Chociaż no jest to cozy. Na pewno, no to zdjęcie też jest trochę rozmazane, bo jest trochę pod wieczór robione, ale jest to cozy, patrzysz na to i sobie myślisz, kurwa, chciałbym być właśnie w tym miejscu i opierdolić to, co tam jest i napić się, kurwa, jakiegoś
piwka, które jest wsadzone w śnieg głęboki. A tu proszę, sam on. Husoj. No dobra, obserwujcie sobie ten profil, jeżeli chcecie poczuć smak jedzenia, jeżeli chcecie poczuć smak wędzonego, kurwa, nad ogniem z drewna czegoś. A co to za zupa? Ja bym zjadł taką teraz. Cabbage soup. O, no kapuśniak, proszę bardzo. Tylko taki trochę inny pewnie, co? Ale kurwa bym opierdolił. Dobra, to były wasze bydlaki. A teraz, moi drodzy, czy idziemy na jednego? Nie idziemy na jednego. Idziemy zobaczyć filmy. Proszę, cyk, kurwa, ciach. Poka, poka mi bydlaka. Poka, poka mi bydlaka. Cześć, jestem Grzegorz. Uwielbiam Pitagorasa, a grawitacja to od zawsze moja pasja. Tak, kurwa, nerdy nie robią. Absolutnie nieprawdziwy obraz. To mnie nerdzie! Dobra. Nerdzie? Nerdzie? Nie chcę być już nerdem! W dupie mam Pitagorasa, grawitacja, lata mi koło kutasa. Inżynier NASA, więc biologii mniej niż moja klasa. No, tak poleciałeś matą w chuj, nie? Ale tak z totalnie matą, kurwa. Twoje rapy są klauda dla pozostawienia na planecie Ziemia dziedzictwa. Teraz zrozumiałem, że to nie jest taki dowcip do końca, tylko chciałeś tutaj wlecieć z takim drill trapem. Znalazłam znak drogowy, ale tata mi pokazał odnieść. Już nie mam znaku drogowego w domu, więc nie polecam, nie. Co jest, kurwa, nie tak? Twój tata zajebiście dobrze zrobił. Znalazłam znak drogowy. Nie znalazłam, tylko zajebałam znak drogowy. I czasami można zajebać znak drogowy, jeżeli nie utrudni on nikomu życia. A tutaj może utrudnić życie, bo ludzie nie będą wiedzieli, że jest tu budowa. Idziemy porozmawiać. Idziemy porozmawiać. No co jest? Olo fajne, no. Idą porozmawiać. Co tam czeka? Na kanapę standardowo? No. Standardowo? Jezu, ja już widzę ten twój ten, to już się aż boję. Daj rączkę. Ona nie chce mu dać rączki. Co ty robisz? Jak ona idzie, ja pierdolę. No musimy porozmawiać. No co się stało? Bo wiesz, ja miałam przed chwilą z dziewczynami wieczór. No i sporo się dowiedziałam. No, co się dowiedziałaś? Bo wiesz co, byłyśmy w kryjówce i oglądałyśmy wasze spotkania z dziewczynami. No, no i co? I szczerze mówiąc, wkurwiłam się jeszcze bardziej na ciebie niż wcześniej. Ale o co? No, o co? O to, że rozmawiałeś z jedną z dziewczyn, nie pamiętam którą, i jak zapytała cię, jak twoja relacja, powiedziałeś w sumie, jesteśmy parą z krótkim stażem i... No tak. Jest okej. No to w sensie, że jest dobrze, no tak by... Rafał. No Asia. Nie Rafał, to zabrzmiało źle i każda z nas stwierdziła to samo. Women. Boże, kurwa, hive mind, kolektyw, kurwa... Cipny kolektyw tak zwany w tym wypadku. Stwierdziłyśmy kolektywnie z dziewczynami, że kurwa źle mówisz o moim związku. Boże, jaki ASMR. I to też dorabiane, kurwa, dźwięki są słychać. Którzy mnie wyzywają od dziwek, od kur, od suk, życzę miłości. Rozumiesz? Życzę im tego, żeby mieli się w życiu jak najlepiej, bo ja sama przeszłam w życiu przez piekło. Dobrze, ale w tym momencie, kiedy stosujesz takie komunikaty, no, nawet jeżeli mimowolnie, krzywdzisz innych. Ale ja się nie krzywdzą. Aha, nie... no dobra, skoro ciebie też krzywdzą, to możesz krzywdzić... No tak! Kurwa, przecież to jest... Stosujesz tutaj w tym momencie odwrotność katolickiego pojęcia nadstawiania drugiego policzka. To znaczy, że jeżeli ktoś ciebie, kurwa, uderzył, to ty jego musisz uderzyć w drugi policzek po prostu. No dobra. Puszczam zielone, zielone, trzy, stawiam na siebie, nie stawiam na kwit. To jest ten Palion? Czy nie? Nie. Aha, nie, to jakiś Adrian Błaszczyk. Myślałem, że on się tak przebrał. Lecimy dalej. Nietypowe nazwy krajów w języku angielskim. Numer jeden. Mamy Czarnogórę. Czarnogóra? Montenegro. Dark Mountain. Dark Mountain? Albo Black. Nie, niestety, no, niestety nie. To jest Montenegro. Numer... Z błędem jeszcze, kurwa, to napisaliście. Montenegro napisaliście zamiast Montenegro. Dwa. A. Mamy nigdy nie mogę tego po polsku mówić. Węgry. Hungary. I'm hungry. Prawda jest taka, że w ogóle nietypowe nazwy. To nie są nietypowe nazwy. To my w Polsce tylko tak, kurwa, mówimy. Węgry. Oni mówią Madziar, nie, na przykład. To będzie ta. Hungary. Tak. Hungary. 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 Okay, Hungary. Numer 3. Dosyć proste. Chorwacja. A to Croatia. Croatia. No bardzo dobrze, ładnie. Bardzo dobrze. Numer... Pierwszy raz błędu nie popełniliście, kurwa, pisząc. 4. Holandia. Netherlands. To nie jest Holland, to wiem, akurat to jest Netherlands. Niderlanden. Netherlands, ale Holland to też można. Też można powiedzieć. Też można powiedzieć. I ostatnie, najtrudniejsze. No. Wyspa Zielonego Przylądka. Zielonego Przylądka? Nie wiem. Coast d'Ivoire? Nie, Coast... To jest...
kurwa. Jezu! Island? Green Island? Nie, na pewno nie będzie tak. Nie, nie. Przylądek. Nie wiem, jak jest, no. Jak jest? To jest Cape. A Cape Verde. Cape Verde właściwie. Cape Verde. Dobra, dobra. Dosyć tego, dosyć tych shortsów. Sprawdzamy karty na czasie. Bum, bum, bum! Poka, poka mi bydlaka! Poka, poka mi bydlaka! Polska, Estonia, demolka i pewna wygrana. Awans walią baraże Euro 2024. No jest siła, 5-1, rozjebaliśmy ekstra. MGP Garage! Kradzieże, oszustwa, zastraszanie, szalony podcast. No weszło to mocno w na czasie. Jest szalony, na miniaturkę się wrzucił. No i Budda jest na miniaturce. A z tego co pamiętam, on został usunięty z miniaturki z tytułu, ale potem chyba wrócił w takim wypadku. Ciekawe, sprawa jest mocna, duża, śmierdząca i... Jest sporo zarzutów i ten MGP Garage oddaje tym poszkodowanym. Przyznał się do iluś tam rzeczy, ale nie do wszystkich, więc jest git. No coś jak Robert Karaś. Dziennikarskie Zero. Kłamstwa, manipulacje i obrzydliwości Gazety Wyborczej. Stanowski versus Wyborcza. No i Stanowski i Wyborcza. Ja bym na miniaturkę, szczerze mówiąc, dał tutaj trochę więcej tej Gazety Wyborczej, bo tak zrobiłbym a la Gazeta Wyborcza to i dał Stana, żeby on był tutaj w środku, ale to nie ja robiłem miniaturkę, tylko ktoś tam z redakcji. Natomiast no swoje to zrobiło, jest to wypunktowanie idealne, potem jeszcze pojawił się tak kurwa zły film, wystawili taką dziewczynę kurwa na ostrzał, żeby dostała w pierdol. No tak jakby niezrozumienie absolutnie tego, co się wrzuciło. Kękę, nadziei słowa, ciekawa miniaturka, fajna, podoba mi się minimalizm tutaj zawarty. Te kaszety tylko trochę przeszkadzają, mam takie wrażenie, bo albo mogłyby być większe, albo mogłoby ich nie być w ogóle. Trzech Króli Ameryka, kury, no i Trzech Króli w Ameryce nagrali, tak jak byli w Afryce i nagrali, to teraz nagrali w Ameryce i nagrali. Nie, byli na Madagaskarze chyba. Nie wiem, gdzie oni byli, kurwa, gdzieś tam byli. W Maroku. Hinol, polska wersja, duże dzieci. Jest to typowa miniaturka blokowa. My będziemy też chyba mieli typową miniaturkę blokową, moi drodzy, już niedługo. Yellowstone razem z Tedę wlatuje na kanał, więc czekajcie, sprawdzajcie i no i ślińcie się. Tego kurwa nie przeczytam. Bardzo mi przykro, ale kurwa tego nie przeczytam. A ma 59 milionów wyświetleń. Kupiliśmy mu wymarzony prezent, ekipa. No i kupili Frizowi Teslę. Na pewno nic o tym nie wiedział. W ogóle, wiecie, to jest fajne, jak znajomi kupują Tesle ci, więc ja też taka sugestia. Ja mam urodziny 20 maja, więc wszyscy, którzy mnie oglądają. No załóżmy, mam te 1,5 miliona subskrypcji. Załóżmy, że no nie wiem, 1/3 z was mi zapłaci tam złotówkę, nie? No to wtedy mam te Tesle. Więc może pomyślcie trochę o mnie, nie? O innych zamiast o sobie, kurwa, tylko. Skibidi Toilet 72 Part 1, 15 milionów wyświetleń, Boże. Wywalili mnie ze studniówki Kacper Błoński i JJ, kajemy to, co osoba przed nami w żabce drive-thru. Jest pani pewna? Razem do zapłaty to są miniaturki, których nienawidzę, bo są robione przez AI i po prostu żygam tymi miniaturkami. Przed Pownarw zmieniłem pusty pokój w swój wymarzony pokój. Mogłeś powiedzieć, zmieniłem pusty w swój wymarzony pokój, to by było bardziej gramatyczne. Ale przecież ja od was nie oczekuję, że znacie gramatykę. Mata! Motherload, proszę bardzo, kurwa, tylko 122 tysiące wyświetleń w 2 dni, bardzo słabiutko. Słabiutko, w sensie ja nie mówię, że słaba piosenka, tylko właśnie słabiutko pod kątem wyświetleń. Szkoda, i miniaturka mi się bardzo podoba akurat. Randka z Czaro NBA, kolejna chujowa miniaturka, niestety zrobiona przez AI. Kto zna mnie lepiej, dziewczyna versus mąż? Przemek Pro, no tutaj mniej jest ingerencji Artificial Intelligence, więc o tyle dobrze. No i to wszystkie miniaturki, dziękuję wam bardzo, moje rurki, siurki i tak dalej. Następny odcinek będzie w święta, tak, będzie świątecznym odcinkiem Poka Poka. Będzie w momencie, w którym będzie Wielka Niedziela, kiedy się Jezus urodził. Nie, on się urodził wtedy? Nie urodził, co ja pierdolę, zmartwychwstał. Chyba, tak mi się wydaje. Dobra, nieważne. Trzymajcie się, papa! Pa.